Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, statystyka, matematyka, ekonometria i wiele innych. Całość oferty możecie znaleźć na zadaniaprojekty.pl. A dzisiaj Wam chciałam pokazać element, który może być niezbędny na wielu przedmiotach, gdzie występuje coś takiego jak szereg kumulowany. Może to być statystyka, finanse. I żeby dokonać jakiejkolwiek kumulacji, musimy wiedzieć, że jeżeli mamy tutaj szereg, który należy skumulować, to akurat to jest odsetek kobiet i on ma następujące wartości, to trzeba wiedzieć, że pierwsza wartość jest dokładnie taka sama jak wartość początkowa, czyli 21,1. Kolejna wartość kumulowana powstaje w ten sposób, że do tej 21, czyli poprzedniej wartości kumulowanej, dodaje bieżącą liczebność i otrzymuje sumę 77,5. Jeżeli do tej wartości kumulowanej dodam kolejną bieżącą liczebność albo odsetek, otrzymuję kolejną wartość kumulowaną. Jeżeli do tej wartości kumulowanej dodam kolejną wartość nieskumulowaną, to otrzymam dla niej w tym momencie wartość kumulowaną. I tak dalej. Zobaczcie w tym momencie, że suma wszystkich wartości, czyli tutaj jak piszę, no suma wszystkich odsetków musi nam dawać zawsze 100%, to ostatnia wartość kumulowana musi być zgodna z sumą. Dlaczego? Bo tutaj wartość kumulowana równa 100 oznacza, że wartości to jest suma wszystkich liczebności aż do tej bieżącej. Jeżeli tu na przykład mam 90,8, oznacza to tyle, że kobiet, które są w wieku do 30 lat, odsetek wynosi 90,8%, czyli jest to faktycznie suma wartości bieżącej plus poprzednich. Jeżeli na przykład tu mam 77,5, możemy to rozumieć, że kobiet w wieku do 25 lat było 77,5% i to tym samym matematycznie stanowiło sumę bieżącej liczebności plus poprzednią. Ja na ten czas kończę omawianie tego przykładu. Dotyczyło sposobu liczenia odsetka kumulowanego jako po prostu przykładu kumulacji dowolnego szeregu liczb. Jeżeli macie problem ze swoimi zadaniami, czy to ze statystyki, czy z ekonometrii, jak najbardziej od razu możecie pisać do mnie na kontakt mailowy. Podaję zadania-projekty@wp.pl. Tam załączajcie swoje pliki. Gdy będę miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję. Jak najbardziej komentujcie moje filmy, subskrybujcie kanał, subskrybujcie pojedyncze filmy, udostępniajcie je znajomym i korzystajcie z całej tej udostępnionej przeze mnie wiedzy, czy to w formie pojedynczych filmów, czy to playlist. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zachęcam do nauki.